Powszechnej świadomości przyjął się obraz Volksdeutscha jako osoby, która przyjęła i zmieniła narodowość, przyjmując narodowość niemiecką, często z tych najniższych pobudek. Jest to osoba, która zdradziła, która była w trakcie okupacji kolaborantem i często nawet to słowo Volksdeutsch jest. Czy stało się synonimem zdrady, synonimem wszystkich takich najgorszych cech, które przejawiają często ludzie pod tym akurat względem? Jednak czy wszyscy Volksdeutsche to byli zdrajcy, czy wszyscy kierowali się tylko tymi niskimi, najniższymi pobudkami, czy wszystkich można niejako wrzucić do jednego worka i tak oceniać? Warto przeanalizować ten fakt i to, w jaki sposób ludzie w trakcie okupacji dostawali się na tzw. folklistę i stawali się folksdejczykami. A proces ten został rozpoczęty praktycznie od razu po zakończonej wojnie. Zaczęto na podstawie jeszcze spisów ludności sprzed wojny, które były dostępne, szacować, Ile osób jest pochodzenia niemieckiego na ziemiach, które zostały wcielone do Rzeszy? Ile osób ewentualnie spełniałoby kryteria trzeciej rzeszy dotyczące dawania niemieckiej narodowości, nadawania tej narodowości ludziom? Między 39 a 40 rokiem był zarządzony taki prowizoryczny spis policyjny, dotyczący ludzi, którzy mieszkali w różnych guberniach, w różnych miejscach, w Prusach, pomorzu na Śląsku, czy też w tak tzw. kraju warty. Określono też kategorie, które miały zastosowanie do ludzi i do nadawania obywatelstwa niemieckiego. Te kategorie były cztery i one się oczywiście od siebie różniły. W marcu 1941 roku one wyglądały następująco. Pierwsza grupa to byli Niemcy aktywni politycznie przed wojną, np. przedstawiciele mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej, i oni otrzymywali pełne obywatelstwo niemieckie. Grupa druga to byli Niemcy bierni politycznie przed wojną, przedstawiciele mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej, oni też otrzymywali pełne obywatelstwo niemieckie. Grupa trzecia to byli Polacy niemieckiego pochodzenia. Co przez to rozumiano? To były osoby spolonizowane, które jednak miały pochodzenie niemieckie i w ich żyłach płynęła niemiecka krew tak to Trzecia Rzesza określała ale też były to osoby, które pozostawały w związkach małżeńskich z Niemcami. Jak również przedstawiciele innych narodowości, którzy mogli zostać Niemcami. I Niemcy III Rzesza określiła, że te inne narodowości, to Ślązacy, Kaszubi i Mazurzy, na tych terenach, gdzie mieszkały te grupy ludności, prowadzili propagandę pokazującą, że oni nie są Polakami. Że to są oddzielne narodowości i że większy związek mają z narodowością niemiecką. A więc te narodowości, jak o nich mówili niemieccy urzędnicy, którzy zajmowali się z niemczaniem różnych grup ludności, określali też te grupy, o których wspomnieliśmy, m.in. Ślązaków, Kaszubów czy Mazurów, jako posiadające związki z niemiecką kulturą, ale posługujący się mową słowiańską. I ta grupa trzecia otrzymywała na początku ograniczone obywatelstwo niemieckie, nadawane było po badaniach rasowych. Jednak później Himmler podjął decyzję, to było w styczniu 1942, że ta grupa trzecia otrzymywała obywatelstwo niemieckie na 10 lat, z zastrzeżeniem możliwości odebrania tego obywatelstwa. Grupa czwarta to były osoby pochodzenia niemieckiego, które się spolonizowały i czynnie współpracowały w okresie międzywojnia z władzami polskimi, bądź aktywnie działały w polskich organizacjach społeczno-politycznych. Niemcy ich nazywali renegatami. Ta grupa czwarta, te osoby z tej grupy mogły otrzymać wyjątkowo obywatelstwo niemieckie. Po badaniach rasowych, ale to było obywatelstwo też ograniczone i mogło zostać odebrane w ciągu 10 lat. Warto przy tym zauważyć, że w tej polityce narodowościowej dużą rolę odgrywali gaulajterzy na poszczególnych terenach, zarządzający tymi terenami, np. zarządzający prusami, zarządzający śląskiem, czy też krajem warty. I oni mieli bardzo dużą autonomię w tych sprawach. Często wyprzedzali za zarządzenia Berlina, albo nie zawsze się do nich stosowali, nawet jeśli były one zarządzane przez samego Himmlera, ponieważ ten urząd do spraw z Niemczania podlegał Himmlerowi, on był szefem tego urzędu. Oni też wydawali różnego rodzaju wskazówki i zarządzenia. Więc nie zawsze też stosowali się ci gaulajterzy do tego, co Himmler zarządzał. Czasami też były opory przed pewnymi jego decyzjami, albo wręcz dyskutowali na różnych spotkaniach o tych różnych zarządzeniach ci gaulajterzy. Czasami te zarządzenia były zmieniane czy dostosowywane do tych próśb zarządzających. Jednak w większości ogólne te wskazówki były stosowane, natomiast ci gaulajterzy też różnorodnie podchodzili do tych zarządzeń i na przykład chociażby w Prusach, to bardziej zarządzający ten komisarz niemiecki który tymi terenami władał, on bardziej na przykład uważał tą politykę narodowościową niemiecką jako jeszcze jeden sposób wywierania presji na Polakach. On jak najszybciej chciał też wysiedlić Polaków stamtąd i zasiedlić Niemcami, kolonistami. A inaczej na przykład traktowano zarządzenia odnośnie narodowości na Śląsku. Często były one mocno liberalizowane. Ogólnie był plan taki w III Rzeszy, żeby tych ludzi, których w cudzysłowie zniemczono, czyli którzy byli tymi Volsdeutschami, przyjęli tą narodowość, czy dano im tą narodowość niemiecką. Żeby w pełni niejako stali się Niemcami, żeby ten proces przyspieszyć i żeby w tych rodzinach ten proces zgermanizowania był trwały, to planowano ich z tych terenów, które zostały przyłączone do Rzeszy, przesiedlić w głąb terytorium III Rzeszy. Żeby tam wśród ludzi tylko niemieckich mogli żyć i mogli nasiąkać tą kulturą niemiecką. Takie plany były mocno oprotestowane na przykład na Śląsku, gdzie była potrzeba ludności do tego, żeby przemysł, chociażby wydobywczy i inny, utrzymywać. Po prostu gaulajter tamtejszego obszaru widział, że jeśli mu przesiedlą prawie milion ludzi, bo mniej więcej o tyle chodziło, to nie będzie miał kto pracować i ten przemysł padnie, a przecież trzeba było. Tym bardziej, gdy Niemcy byli na wojnie, żeby on cały czas schodził na najwyższym poziomie, na najwyższym biegu. Więc te za zarządzenia często były odkładane, albo nie zawsze dochodziło do tej realizacji, żeby gdzieś przesiedlać tych ludzi w głąb Rzeszy. To przyznawanie narodowości miało też miejsce na podstawie tzw. Volkslisty, czyli ludzie byli zapisywani na podstawie tych spisów, które były przeprowadzane, które były dostępne przed wojną, na podstawie tego spisu policyjnego. Jednak te zapisy na tą listę były też dokonywane na podstawie specjalnej ankiety, która była wysyłana do ludzi. I w tych ankietach między innymi trzeba było wypełniać pod groźbą dość dużych kar za podawanie fałszywych danych, jakim językiem się ktoś posługuje, jakie ma pochodzenie itd., itd. I często ten wpis na tą listę dla nas, dla dzisiaj żyjących ludzi, nie do końca jest taki przejrzysty i jasny, bo często się traktuje to jako taki dobrowolny akt, ochotniczy wręcz żeby uzyskać to niemieckie obywatelstwo, czy wręcz niemiecką narodowość. Rzeczywiście na części tych terenów wcielonych do III Rzeszy, na przykład Pomorze, Górny Śląsk, to wypełnienie tej ankiety było obowiązkowe, tak jak wspomnieliśmy, pod groźbą różnych kar. Na przykład można było taką osobę za niewypełnienie wniosku zatrzymać w tzw. Tak areszcie ochronnym, a jeśli ktoś powtarzał odmowę wypełnienia tych ankiet, to nawet groziło skierowanie do obozu koncentracyjnego. O samym wpisie na tą listę nie decydował wcale ta osoba, do której tą ankietę wysyłano, tylko specjalne placówki administracyjne w poszczególnych powiatach i prowincjach. Ta ankieta, która była rozsyłana, kończyła tą ankietę taka deklaracja, Przyznawałem się stale także przed 1 września 1939 roku do przynależności do narodu niemieckiego. Wiem, że w przypadku podania fałszywych danych wykluczam się z narodu niemieckiego. Ostrzegano o różnych karach za podanie fałszywych danych, też w tej ankiecie. Prawdopodobnie według tych danych, które są dostępne to wpisano na tą listę na koniec 42 roku ponad 3 miliony osób i na tą pierwszą grupę zapisano prawie 500 tysięcy ludzi na tą drugą 590 tysięcy na grupę trzecią 1 960 tysięcy, a na grupę czwartą 200 tysięcy osób. Jeśli chodzi o karanie za niewypełnienie ankiet, czy też różnego rodzaju represje, to również tutaj były widoczne pewne różnice w podejściu między różnymi obszarami wcielonymi do Rzeszy. Na przykład w Wielkopolsce można powiedzieć, że trochę inaczej przebiegały te zapisy, czy w dosyć specyficzny sposób. Oprócz takich zwykłych metod standardowych, służących nakłanianiu Polaków do wypełnienia i złożenia tej ankiety, stosowano też przymus. No i teraz wyobraźmy sobie, że jednym z takich środków przymusu czy nacisku była taka kwestia że w małżeństwach, które były mieszane, to grożono wywiezieniem jednego współmałżonka do obozu koncentracyjnego. Innymi groźbami to była groźba deportacji albo odebranie gospodarstwa. Również jeszcze stosowano bardziej wyrefinowane metody nacisku. Na przykład w powiecie łaskim ludność, która była pochodzenia czeskiego i wyznania ewangelickiego oddzielono od polskiej ludności i wyznania katolickiego i traktowano ją odmiennie pod względem ekonomicznym. Jeszcze inaczej potraktowano Polaków, którzy byli w tak tzw. Związku Wydajnych Polaków. To była akcja tego Gauleitera, krajowarty Greysera. To była uprzywilejowana grupa pod względem ekonomicznym. Ta grupa ludzi odznaczała się wysoką produktywnością, więc przysługiwały tym ludziom lepsze przydziały aprowizacyjne. Ale ta akcja jednak się nie powiodła, bo tam skupiono około 2% ludności Wielkopolski. Na Pomorzu, na przykład, też stosowano rozbudowany system zachęt, ale jednocześnie nakazów i szantażu. Wzywano na policję osoby, które się uchylały od wypełnienia ankiet. Miano tam im przypominać o niemieckim pochodzeniu, ostrzegać przed możliwymi karami. I dawano wtedy tym ludziom 8 dni dodatkowych do namysłu. Stosowano też te restrykcyjne metody, czy, czyli areszt albo nawet wysłanie do obozu koncentracyjnego, ale na początku stosowane bardziej wyrafinowane metody nacisku. Tak zwani życzliwi Niemcy rozpowszechniali innym ludziom informacje, tym, którzy mieli te ankiety wypełnić różne informacje o skutkach odmowy. Czyli na przykład ci ludzie, ci Niemcy informowali takich ludzi z tej Volkslisty, którzy byli umieszczeni, a mieli wypełnić jeszcze tę ankietę, że w przypadku odmowy to będą zwolnieni z pracy albo wysiedleni z mieszkania czy wysłani na roboty przymusowe do Niemiec. Mimo tego na Pomorzu dość duża liczba odmawiała złożenia tej ankiety. Potwierdzeniem tego są skierowania za odmowę wypełnienia tej ankiety do obozów m.in. w potulicach i sztumie. Czyli nieprawdą jest też to, co niektórzy, przynajmniej twierdzili, że za odmowę wypełnienia takiej ankiety to nic nie groziło, bo niektórzy tak to sugerowali, że nic ludziom nie groziło, nic się nie działo. No jednak fakty mówią coś innego i były groźby bardzo duże, ale również były te groźby często wykonywane. Na Śląsku w ogłoszeniach, na przykład w Katowicach, informowano. Że za podawanie fałszywych danych w ankiecie do tej volkslisty będzie stosowany areszt ochronny. Można powiedzieć, że na tych ziemiach polskich, które były zajęte przez Rzeszę, ukształtowały się dwa podejścia do zagadnienia volksdeutschów. Liberalny, reprezentowany na Górnym Śląsku i podobny do niego na Pomorzu, reprezentowany przez gubernatorów Brachta i Forstera, i bardziej represyjny, stosowany w Wielkopolsce i we wschodnich Prusach, gdzie rządzili Greiser i Koch. I to doprowadzało też do dużej dysproporcji między tymi obszarami. Na Pomorzu i Górnym Śląsku masowo nadawano to obywatelstwa niemieckie z narodowością od razu niemiecką, i to też spowodowało masowy pobór do Wehrmachtu, a w Wielkopolsce i Prusach Wschodnich to, że stosowano tą represyjną politykę, skutkowało, że z tamtych terenów niewiele ludzi powoływano do armii niemieckiej wśród ludności polskiej. Czy więc wszystkie osoby, ci tak zwani Volksdeutsche, to byli zdrajcy, kolaboranci? Czy tak należy oceniać wszystkich? Warto się zastanowić nad tym w kontekście tych faktów, które były przytoczone. Jeden z takich ciekawych przypadków nadania obywatelstwa niemieckiego, narodowości niemieckiej, czyli tak zwane, to było podpisanie tej Volkslisty, chociaż teraz wiemy, że to nie było jakaś lista, na którą ludzie przychodzili się podpisywać, tylko to trochę na czymś innym polegało. Ale w 1947 roku po wojnie sąd wydał wyrok i skazał rodzeństwo z, z żywieczczyzny za to w cudzysłowie podpisanie Volkslisty. Od tego wyroku w 2019 roku odwołał się Rzecznik Praw Obywatelskich, który skierował do Kasacji, do Sądu Najwyższego, ten wyrok. Dlaczego? W 1947 roku Sąd Okręgowy uznał to rodzeństwo Adolfinę, Helenę, Roberta i Michała za winnych wpisania się na folklistę w lutym 1942. Ci ludzie zostali skazani. Jednak nawet w 1947 roku były okoliczności w prawie, które łagodziły, przynajmniej powinny łagodzić wydawane wyroki, i między innymi tak było w tym wypadku. Według dekretu z 28 czerwca 1946 nie podlegał karze, kto zgłosił przynależność do narodowości niemieckiej, w celu uniknięcia ciężkiego prześladowania ze strony władz niemieckich za trwanie przy swojej narodowości jeżeli prześladowania nie można było bez szczególnych trudności uniknąć w inny sposób. Karze nie podlegał także ten, kto mimo zgłoszenia przynależności do narodowości niemieckiej, brał udział w walkach wyzwoleńczych albo dobrowolnie wstąpił do wojska lub organizacji wolnościowej walczących z państwem niemieckim lub z nim sprzymierzonym, albo też z narażaniem wolności lub życia okazywał czynnie pomoc społeczeństwu polskiemu. Dlaczego to rodzeństwo stało się w Między innymi dlatego, że obawiali się ogrożące im kary za udzielaną pomoc Polakom i groźby osadzenia w obozie koncentracyjnym. Ich siostra, jedna z tego rodzeństwa, chorowała psychicznie i bali się, że Niemcy ją zamordują, ponieważ Przecież Rzesza miała taką politykę, że chorych psychicznie też zabijano. Poza tym jeszcze przed wpisali na tą folkslistę i później to rodzeństwo pomagało ludności pochodzenia polskiego. Ksiądz Franciszek Smularek dzięki ich interwencji wydostał się z obozu koncentracyjnego. Udostępniali Polakom radio, za co były kary. Podczas okupacji też przechowywali rzeczy Polaków i uchronili młodą dziewczynę przed wywózką na roboty do Niemiec. To rodzeństwo prowadziło też sklep rzeźniczy i oni wielokrotnie sprzedawali Polakom mięso i tłuszcz bez kartek albo po zaniżonych cenach. I nawet ich na tym Niemcy złapali, bo tam kontrola wykazała brak aż tysiąca kilogramów mięsa. To siostry wtedy trafiły do niemieckiego więzienia na rok i na trzy lata. I nawet wtedy, w tym 1947 roku, część z tych świadków, która była przesłuchiwana przez sąd potwierdzała, że to rodzeństwo czynnie pomagało ludności polskiej i że wpisali się na tą folklistę ze względu na groźby wywiezienia ich do obozu koncentracyjnego. I to oczywiście jest tylko jedna z wielu, wielu podobnych historii. I nie mówimy tutaj przecież o tym, że były. Takie osoby i byli tacy ludzie, którzy wpis czy zmi tą zmianę narodowości dokonywali z tych tak zwanych niskich pobudek, ale też trzeba tutaj zauważyć, że było wiele takich osób, którzy, można powiedzieć, nie mieli wyjścia, albo nawet tak jak w wypadku. Tym, który tutaj omawialiśmy, ci ludzie nawet bardzo pomagali innym, ale zdecydowali się na przyjęcie tego obywatelstwa i narodowości niemieckiej. A co wy sądzicie o tej sprawie? Czy należy i czy mamy w ogóle prawo oceniać postawy ludzi, którzy żyli pod niemieckim terrorem? Ludzi, którzy praktycznie z dnia na dzień mogli stracić wszystko razem z życiem? Dajcie znać w komentarzach, oczywiście proszę o komentarze kulturalne i nie odwołujące się do aktualnej polityki. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego materiału, dziękuję za wszystkie komentarze i każde wsparcie kanału. Zapraszam do subskrybowania, do lajkowania. Jest możliwość też wspierania tego kanału przez przycisk wesprzyj na dole pod filmem lub podziękuj, jak również przez portale Patronite lub ByCafe. Wsparcie pomoże temu kanałowi rozwijać się i tworzyć coraz więcej materiałów. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejne materiały. Pozdrawiam.